Zadanie dziewiąte, jedziemy. He wants to know why you nie przyszłaś, czas przeszły. Last Friday, czas przeszły. Czas przeszły to jest tylko didn't, tutaj mamy last Friday, więc past simple. He hopes, po hope to i bez okoliczności. zawsze, tak? Więc he hopes to learn. Whenever I took my dog for a walk, we byliśmy śledzeni. Byliśmy śledzeni, to strona bierna. Przy okazji mamy by, czyli przez innego psa, to też zawsze jest używane w stronie biernej. Strona bierna potrzebuje mieć Czasownik być i czasownik w trzeciej formie, więc were followed, if I were you, zobaczymy, drugi okres warunkowy, e, powiedział bym, bym to zawsze będzie would, więc I would tell. I ostatnie, why your hands so dirty, co robiłaś, więc mamy teraz brudne ręce, ale robiliśmy coś w przeszłości, tak działa present perfect albo present perfect continuous, czyli C. Dziękuję bardzo.